Każdą z nich dobrze znam. Najlepiej w gruncie rzeczy znałem Bronka Komorowskiego. Znaczy wtedy dla mnie był Bronek, a jeszcze nie był prezydentem, ale już był chyba wicemarszałkiem. Maję Komorowską dobrze znałem z lat stanu wojennego, kiedy do jednego kościoła chodziliśmy, tam były takie dzwonki dziennikarskie w tym kościele u księdza Wiesława. No i Teresę Torańską. I kłaniam się im, tamtym dwóm osobom, no bo ten, a z Teresą, z którą jestem i z Bronkiem jestem też na ty, bo z Mają Komorowską zawsze ten pan. Kłaniam się i najpierw Mai, później Bronkowi, bo oni szli w takiej kolejności, wchodzili do trójki i na końcu wchodzi Teresa Torańska i ja tak w sposób naturalny, cześć Teresa. Jakie cześć, jakie cześć. Ja się z tobą, ja się tobie nie odkłaniam, więc nie musisz mi mówić. Ja mówię, Teresa, czyś ty zwariowała? O co chodzi? Co ci się stało? To, co napisałeś o doktorze Garlickim, to jest nie do zaakceptowania. Jesteś w moich oczach spalony. No i sobie poszła. No. Pomyślałem sobie, no Boże. Więc to pokazuje te otwarte drzwi, jakie miałem do Gazety Wyborczej, prawda? Że już po dosłownie, no po kilku latach, po dwóch, trzech, ale nigdy nie pisałem o gazecie. Aż któregoś dnia, pamiętam, no już coś kompletnego, jakiś odlot był. Wtedy po raz pierwszy napisałem komentarz. No i takie były moje krótkie, streszczone losy w Gazecie Wyborczej. Muszę Państwu powiedzieć, że miałem już kilka propozycji napisania historii swojego pobytu w gazecie. No muszę powiedzieć tak, najogólniej, że byłaby to naprawdę fascynująca historia, bo to, co ja Państwu powiedziałem, to jest ta piana, która pływa na wierzchu i która właściwie niewiele znaczy, tak naprawdę. Bo to, co tam głębiej tkwi, co głębiej ja znam, o różnych tajemnicach, przy czym nie mówię o tajemnicach, o przekrętach finansowych, bo do tych nigdy nie byłem dopuszczany, nigdy nie interesowałem się tym, nawet jeżeli są, to poza mną. Natomiast o tym, co się tak naprawdę działo w gazecie, jeśli chodzi o sposób jej redagowania, o konflikty wewnątrz gazety, o całą tę kuchnię, muszę powiedzieć, wystawiającej wielu, wielu osobom w gazecie jak najgorsze świadectwo. Ale od kilku lat, tak gdzieś od pięciu, dostaję takie propozycje. Jurek, dostaniesz duże pieniądze. Na wstępie napisz historię swoją w gazecie. No wiecie Państwo, jednak 17 lat, to każdy zdaje sobie sprawę, jaki to jest kawałek czasu. Nie mogę Panu tego darować, że Pan tyle lat siedział. Tym bardziej, że 17 lat, a ja Pana znam nie z Gazety Wyborczej, tylko z innych gazet. Tak. A z kim z tamtych czasów w ogóle? Tym bardziej, że no od początku, od pierwszego numeru, więc tą całą ewolucję, mogę powiedzieć, przechodziłem na własnym grzbiecie. Muszę Pani powiedzieć, że moje dzieci, ja po prostu jestem opóźniony w rozwoju. Nie, ale... Jest Pan filozof, dlatego, bo ja bym 17 lat taki inteligentny człowiek w takiej gazecie. Proszę Pani, nie. Moje dzieci były o wiele bystrzejsze ode mnie i one mnie, no już tak gdzieś od 95-96 roku mówiły, Jurek, powinieneś odejść z gazety, powinieneś się zwolnić. Tym bardziej, że ja miałem propozycje wtedy bardzo atrakcyjne, które zresztą by się skończyły z punktu widzenia rodziny, utrzymywania rodziny, by się skończyły fatalnie, ponieważ te gazety padały głównie. Ale wtedy, gdybym przechodził, to otrzymywałbym bajońskie honoraria, przynajmniej przez kilka lat prawdopodobnie, póki one nie upadały. No i zmieniłbym barwy
Ja muszę powiedzieć tak, żeby panią tylko w części usatysfakcjonować, ale tylko w części. Mianowicie tak. Ja tu nie na darmo wspomniałem o tym, że ja byłem wysepką w tej gazecie, że jakimś usprawiedliwieniem dla mnie, ale to jest kwestia indywidualnego potraktowania, była ta wyjątkowość, że wszyscy ze mną rozmawiali, a często mówili wprost, tak jak powiedziałem, z gazetą nigdy, z panem zawsze. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że ja nie wchodziłem w sprawy polityczne. Za jedynym wyjątkiem, jak mówię, sprawy Olina, której poświęciłem bardzo wiele tekstów. Później miałem zresztą, później miałem procesy o sprawę Olina, takie odpryski, zaraz państwu powiem, jakie. Ale ja się zajmowałem albo rozliczeniami z MSW, albo pisałem o mafii przez wiele lat, o przestępczości, a nie dotykałem spraw politycznych. Oczywiście pani ma rację mówiąc, że szyldem dla mnie była Gazeta Wyborcza. To oczywiste, że szyld był Gazeta Wyborcza, Jerzy Jachowicz, Gazeta Wyborcza. Ale ktoś, kto znał moją, w cudzysłowie, twórczość, czy moje dziennikarstwo, wiedział, że ja się prawie, nie chcę też tu się wybielać za bardzo, dlatego używam słowa prawie, bo wiem, że napisałem jeden tekst bardzo zły, bardzo niesprawiedliwy, bardzo fałszywy, nie sam, wspólnie, ale ja go podpisałem i muszę w związku z tym wziąć na siebie odpowiedzialność. To był jeden, jedyny tekst na te 17 lat, którego mogę się, za który mogę się rumienić. Jeden tekst na 17 lat, to może, może niebiosa mi wybaczą, choć nie jestem pewien. Więc natomiast za każdy inny tekst ja odpowiadam, że on był pisany zgodnie z moim przekonaniem, że jestem go w stanie obronić i że nie było to żadne naruszenie ani etosu dziennikarskiego, ani etosu etycznego, ani etosu politycznego, dlatego że, jak ja teraz niedawno nawet napisałem Jarkowi Kaczyńskiemu dedykację do tej książeczki, to napisałem tak, mniej więcej, nie będę szczegółów wchodził. Aczkolwiek wielokrotnie tkwiliśmy w różnych środowiskach, to zawsze obydwaj mieliśmy na oku tylko jeden cel. Dobro Polski i sprawiedliwej. Wolnej Polski i sprawiedliwej. I to mogłem z czystym sumieniem napisać. Nigdy, że tak powiem, nie sprzeniewierzyłem się temu hasłu. Polska wolna i sprawiedliwa. I w tym sensie, ale oczywiście z pokorą przyjmuję pani uwagę, że 17 lat to trzeba być kompletnie ślepym, głuchym i głupim, żeby nie dostrzegać tego, czym jest gazeta jako całość. I jacy tam ludzie pracują, bo to też było ważne, wie pani? Ale pan ją czytał całą? No ależ oczywiście, że zawsze czytałem, no to jest zrozumiałe. Nie całą, bo nigdy gospodarnie nie czytałem, ale teksty. Nie, proszę mi wybaczyć, ale jakoś nie umiem tego zrozumieć. Pogodzić się z tym. No widzi pani, no więc właśnie dlatego o tym mówimy. Więc to tak w największym skrócie wyglądało. A ja teraz państwu obiecałem ten odprysk Olina, bo to bardzo ciekawa sprawa. Ten proces trwał lat 15. Oskarżył mnie Urząd Ochrony Państwa, później przejęła to ABW i prokuratura o sprzedanie tajemnicy państwowej.
o ujawnienie tajemnicy państwowej z zagrożeniem chyba więzienia od lat 3 w górę. O co chodziło? Ja napisałem taki tekst. Ałganow na Majorce, czy Olin na Majorce, coś takiego. I tam opisałem taką historię, jak Marian Zacharski, prowadzący śledztwo w sprawie Olina, razem z pewnym oficerem pojechali na Majorkę, powiedzieli, że tam będzie Ałganow. Tam się spotkali z Ałganowem, niby to przypadkiem. Zacharski zaprosił Ałganowa do swojego apartamentu hotelowego na rozmowę i tam go przyciskał w sprawie, najpierw taka pogawędka normalna, jak to między szpiegami, a później zaczął go przyciskać w sprawie Olina. I oni sobie rozmawiali przy jednej albo dwóch butelkach whisky, a pod spodem były włączone mikrofony, szedł przewód albo jakaś innego rodzaju łączność, a w apartamencie obok siedział ten drugi oficer Urzędu Ochrony Państwa, który nagrywał tę rozmowę. I kiedy umorzono śledztwo w sprawie Olina i do Urzędu Ochrony Państwa przyszła ekipa SLD, wyczyściła z oficerów, już wtedy generałów, którzy pewnie generałów dostali za sprawę Olina, wyczyściła ten ułok, stawiając jednocześnie im zarzuty prokuratorskie o spreparowanie śledztwa w sprawie Olina, czyli prześladowanie bezprawne Józefa Olicera. A oskarżenie to zbudowano na podstawie raportu, który złożył ten oficer, który nagrywał na Majorce. Była wtedy taka instytucja przy szefie MSW, nazywał się Polityczny Komitet Doradczy. To było grono osób, głównie posłów, ale także jakichś wybitnych tam speców, w sumie około 7-8 osób, którzy doradzali szefowi MSW, ale bez głosu, jakby bez wpływu decydującego, tylko wyłącznie jako głos doradczy, który szef MSW mógł wziąć albo nie mógł wziąć pod uwagę. Tak jak teraz na przykład prezydent może wziąć pod uwagę, ale nie musi brać pod uwagę decyzji sądu deportacyjnego, czy mimo że sąd podejmie decyzję o tym, żeby deportować kogoś z Polski na przykład do Francji, to ostateczną decyzję podejmuje prezydent i może odrzucić ten wniosek sądu. Podobnie i jeśli chodzi o MSW. I na tym posiedzeniu Komitetu Doradczego szef MSW i Urzędu Ochrony Państwa, wtedy to był, za chwilę sobie przypomnę jego nazwisko, opierał swoje oskarżenie w oparciu o donos, jaki złożył ten facet, ten oficer. Ten oficer nazywał się Dariusz Izgórski. I bezpośrednio po komitecie, po tym spotkaniu w komitecie, ja miałem już wcześniej, jako dziennikarz sprawny, w miarę sprawny, wiedziałem, że tam będą się działy ciekawe rzeczy i miałem już umówione spotkania, rozłożone co godzina, pamiętam, z kolejnymi uczestnikami tego spotkania w Politycznym Komitecie Doradczym. I wyobraźcie sobie Państwo, że cała ta trójka, z którą się spotkałem, w tym, co jest ciekawe, było dwóch ludzi z SLD. Wyśpiewali mi jak na spowiedzi, co tam się działo na tym komitecie i między innymi, ponieważ ten szef odczytywał ten raport, czyli donos tego Izgórskiego, który brzmiał mniej więcej tak, że oto ci wstrętni oficerowie Marian Zacharski, generał Henryk Jasik, generał Czempiński, Milczanowski, zmusili mnie do tego, żebym ja składał fałszywy donos na Józefa Oleksego o tym, że on i tak dalej. Ja sobie pomyślałem, a to bredna, a to gnida taka. Najpierw
jedzie i chwali się i w ogóle jest taki dumny, że jedzie i że prowadzi to wyjątkowo ważne śledztwo, ten Izgulski, a wtedy, gdy się zmienia ekipa, żeby bronić własnego tyłka, to składa wszystko na to, że niemal był szantażowany, że był zmuszany. No jak oficer wywiadu jeden może być zmuszany do tego, żeby robić coś wbrew własnej woli. W związku z tym wyładowałem cały opis jego donosu i podałem jego nazwisko. I wyobraźcie sobie Państwo, że po kilku latach tego procesu ja, robiąc przypadkiem reportaż taki, pamiętam, z ulicy Alei Róży, Alei Przyjaciół, to są takie dwie uliczki w Warszawie odchodzące od Pięknej, gdzie mieszkała cała nomenklatura komunistyczna. Najgorsi zbrodniarze tych pierwszych lat PRL i ich następcy, różni. Dzisiaj mieszkają. Tam między innymi Adam Michnik mieszkał, Aleksander Kwaśniewski miał jedną, później tam swoją. To, no i ja chodząc od willi do willi, bo to takie domy, ale w charakterze willi, trafiłem na pewną kamienicę, w której tam większość kamienic jeszcze były, nawet teraz to było 4, chyba 5 lat temu. Jeszcze były takie, przy wejściu do klatki schodowej, były takie rodzaje wartowni, takie, czyli taka zabudowana jakaś kanciapa, gdzie kiedyś siedzieli jacyś żołnierze, którzy chronili wejścia do tego klubu. Ja jestem, pamiętam, na pierwszym albo drugim piętrze i rozmawiam z kimś, wychodzi jakaś starsza pani, ja jej się przedstawiam, mówię coś, no, to pan napisał paszkwil na mojego syna. Ja mówię, nie skojarzyłem. Proszę pani, przepraszam, no ja trochę tekstów napisałem, ale nie pamiętam. Jak to pan nie wie? Na mojego syna, który był z Zacharskim na Majorce. I ja wtedy zaskoczyłem. O, to jest matka Dariusza Izgulskiego. No i tam jeszcze gadu, ale później następnego dnia przyszedłem już po cichu i zacząłem najpierw na liście lokatorów, ale tam nie bardzo byłem zorientowany i po prostu wprost od jednego z sąsiadów dowiedziałem się, że ta pani nazywa się Helena Szot, a nie Izgórska. Otóż ten Izgórski, zrozumiałem nagle, że ja nie podałem jego prawdziwego nazwiska. Ja podałem jego nazwiska operacyjne, takie, które on miał jako przykrytkę. Bo naprawdę on się nazywał Szop, imię to samo, Dariusz Szop, i był synem ministra gospodarki z czasów PRL. Tu na Wybrzeżu był taki, musiał przyjeżdżać na Wybrzeże, taki właśnie minister Szop się nazywał. Szopa. I ja o tym napisałem też tekst, duży tekst, śmiejąc się z prokuratury, jaka ta prokuratura jest beznadziejna, że oni mnie ścigają za coś, co właściwie nie istnieje. Bo okazało się, że on to nazwisko Izgórski dostał tylko na tą jedną operację, na operację Majorka. A we wszystkich innych, wcześniejszych operacjach i późniejszych, bo on został jeszcze przez kilka lat w UOP, dostawał inne legendy, pod innymi nazwiskami występował. I napisałem taki tekst, pamiętam, prześmiewczy do prokuratury, to z kolei prokuratura wytoczyła mi kolejny proces o to, że ja z kolei ujawniam, bo ja się spotykałem zawsze z prokuraturą, stawiałem się na wezwania, ale odmawiałem im, bo im o co chodziło, że ja powinienem im, i sąd mnie nawet od tego zwolnił, podać nazwiska swoich informatorów. Na jakiej podstawie? Od kogo ja się dowiedziałem? To interesowało prokuraturę. A ja powiedziałem, że nie mogę i tak to trwało latami, aż wreszcie napisałem tą prawdę o tym panu Szopie.
I więc wytoczono mi z kolei proces o ujawnienie tajemnicy śledztwa. No ale po 15 latach umorzono. Więc to taka króciusieńka. Skoro jesteśmy przy sądach, przy prokuraturach, to wspomnę o słynnym, to nie była pańska pierwsza, bo został pan skazany z artykułu 212 kodeksu karnego. Tak. W 2010-2011 roku z powództwa pułkownika SB. Ale co ciekawe jeszcze, bo dwa tygodnie temu mieliśmy tutaj gościa z IPN-u naszego gdańskiego, Daniela Wicentego, który również z tego artykułu kodeksu karnego przez 3 lata został podany do sądu przez... Daniel Wicenty zajmuje się środowiskiem dziennikarskim właśnie i napisał artykuł o jednym z dziennikarzy, który miał TV Beretta, to był Jan Fior i tenże Jan Fior podał go z racji tego i proces również trwał 3 lata. Czyli ten słynny artykuł, gdzie się bacie, pańskie tutaj, bo to już zapadł wyrok, tak? Tak. Ale też nasuwa się tutaj pytanie, ten artykuł 212, bo na przykład niektórzy mówią kwiarsko, że nikt nie zbudował sobie fortunę, podając ludzi do sądu na podstawie tego artykułu. Bardzo dużo krytycznych uwag. Pamiętajmy, że artykuł 212 został wprowadzony w stanie wojennym, tak? Za Jaruzelskiego. W 86 chyba roku. Czy nawet jeszcze troszkę nawet wcześniej. Tak, no, dla usankcjonowania. I bardzo często dziennikarze się krytycznie odnoszą do niego, bo jest to forma administracyjna, forma kneblowania ust. Ale co ciekawe, no zmieniają się ekipy, ale ten artykuł ciągle funkcjonuje. Tak. Co pan o tym mówi? Proszę państwa. Chodzi o kasę. Nie wiem o co chodzi, chodzi o kasę. Może nie wiem, czy za sens jest wyjaśnić, że artykuł 212 kodeksu karnego mówi, że ktokolwiek pomawia kogoś w ten sposób, że ten człowiek może uszczerbek ponieść, czy jakieś utratę zaufania publicznego, to podlega karze. To jest ten artykuł, o którym mówię. Podlega karze więzienia albo grzywny. No w jakim stopniu trafiła pani sedno, bo 2 tygodnie temu w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich odbyła się bardzo poważna, długa, dosyć dwugodzinna debata z udziałem dziennikarzy, wśród których tę dyskusję panelową prowadzili Wiktor Świetlik jako dyrektor Centrum Wolności Prasy, Tomek Wróblewski, który niedawno został skazany z tego artykułu, ale został uniewinniony przez Andrzeja Dudę, ja i taki facet, którego nazwiska nie pamiętam, z Frondy, który jest dziennikarzem tylko internetowym, ale także został skazany z tego artykułu, ten ostatni został skazany na roboty publiczne. Na roboty publiczne, chyba 3-miesięczne. Ja się zaśmiałem, że no to, ale wie pan co, no to to powinien pan w Niemczech odpracowywać te roboty. Dlatego, że on napisał tekst związany z publikacją w Libelli. Sam zna doskonale niemiecki, bo był tam ponad 15 lat. No przecudowny facet. Szkoda, że nie mam filmu, państwo byście go zobaczyli. Moim zdaniem waży około 150 kilo, mierzy około 190. Jest, tak, i no, jakbyśmy go zobaczyli na ulicy, nigdy bym nie przypuszczał, że on jest do tego zdolny. A do czego zdolny? Jurek, do czego? A już wiem. Do posiadania 8 dzieci. 8 dzieci. Jak ja spojrzałem na niego, usiedliśmy tak obok siebie. Może on tylko chowa. Boże. Artykuł 212. Dyskutował. Aha, i był mecenas Dariusz Pluta.
jeden z mecenasów, który wielokrotnie mnie bronił i wiele procesów z nim wygrałem, a ten akurat z pułkownikiem Ryszardem Wieszyńskim przegrałem. Zaraz tam sobie, nie? No i oczywiście, że ten artykuł trzeba znieść. Trzeba go wyrzucić, dlatego on jest groźny. Przede wszystkim dlatego, że ci obydwaj skazani, przy czym nie wiem, musiałbym sprawdzić, bo nie jestem na tyle biegły, żeby, ale na pewno, to jestem na pewno, tego jestem pewien, że jak jest facet uniewinniony, to jednocześnie jest wykreślony z rejestru skazanych. No bo wyobraźcie sobie Państwo, że dzięki temu, że on jest w kodeksie karnym, to facet skazany jest wpisany na listę skazanych. I na przykład jak gdzieś idzie do jakiejś instytucji, to pracodawca ma prawo zadać pytanie, a niech pan przyniesie świadectwo o niekaralności. I on jest bezradny. Ja też zostałem skazany, uniewinniony przez Bronisława Komorowskiego po jakimś czasie, na wniosek zresztą nie mój, tylko Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Ale muszę powiedzieć, że już wtedy byłem w tak dobrych relacjach z panem prezydentem, że ani przez sekundę nie zahamowało mnie przeciwko pisaniu o nim wszystkich najobrzydliwszych rzeczy, na jakie on zresztą zasłużył. Więc ten artykuł jest rzeczywiście, nie wiadomo dlaczego tak długo jest, to znaczy można się domyśleć, że on jest mimo wszystko, mimo tych zmieniających się rządów i zmieniających się parlamentów, w jakimś stopniu na rękę nie tylko politykom, bo on jest na rękę biznesmenom różnym, działaczom niższego szczebla samorządowym. Ja wyłapałem dosłownie miesiąc temu i nawet dostałem w związku z tym niespodziewanie, muszę przyznać, wiele gratulacji w związku z tym, że odkryłem taką oto rzecz. Pamiętacie Państwo 16 grudnia, poprzedzający okupację, kiedy cała Nowoczesna i Platforma walczyła w obronie wolności mediów. Pamiętacie Państwo? I ja nagle wyłapałem, że taki facio nazywa się chyba Misiło z Nowoczesnej, taki wypierdek, że on walczył o wolność prasy w Sejmie, że on też tam stał wśród tych broniących własną nagą, nawet nie czy ogłosioną, czy nie, bo nie zaglądałem, piersią wolności mediów. I wykryłem, że on, już teraz nie powiem dokładnie, ale wydaje mi się, to była głośna sprawa w całej Polsce i ja to jakoś skojarzyłem. Nagle zacząłem sprawdzać, tak, ten sam Misiło. Także w 2010 albo 2011 roku oskarżył dziennikarza, jak się to miasto nazywało? Policję w Szczecińskim? Police. Police, tak. Oskarżył dziennikarza miejscowego o to, że on napisał, ten dziennikarz, że ten facet wykorzystuje swoje stanowisko jakiegoś tam naczelnika jakiegoś wydziału w gminie do tego, żeby załatwiać interesy na korzyść własnej firmy, którą miał z boku. No po prostu klasyczny przypadek takiego kacyka, no, który korzysta z tego, żeby robić pieniądze, korzystając z osłony swojego urzędu. No to jest nagminne w Polsce, no ale chwała dziennikarzowi, który to wyłapał, napisał i tak dalej. I ten Musiło oskarżył go z 212. No była cała afera w Polsce, teraz już ludzie zapomnieli o tym. I wyleciało im z głowy, że to właśnie był ten facio, który teraz w Sejmie jest, bo on zaraz po tamtej aferze i skazaniu tego dziennikarza, w obronie którego podniosły się
wielki krzyk ze strony środowiska dziennikarskiego. Pamiętam, nawet w Warszawie była taka klatka drewniana, do której wchodziła część dziennikarzy, niektórzy dziennikarze, żeby bronić i pokazywać tego. I ja bym też wszedł do tej klatki. Szedłbym. Ale o właśnie, brawo, nie tylko olejnik, byli inni, z którymi ja się nie chciałem kolegować. No, poza tym muszę Państwu powiedzieć, ja w ogóle bardzo niechętnie biorę udział w takich masówkach, w takich demonstracyjnych masówkach, listach takich, którzy bronią, którzy coś, po prostu sprawdzam i myślę sobie, no nie, no w takim towarzystwie nie będę się podpisywał. No. I podobnie z tą klatką. No i teraz opisałem tego musiłę, ale myślicie Państwo, że to wywarło jakieś wrażenie. Ja to ciągle widzę teraz w media i jak on występuje i się mączy. A on jest taki, no on jest taki po prostu odpychający, ja bym powiedział na jakąś tak. Odpychający i swoim wyglądem, i tym, co mówi. Do tego aktora, tak jakby go porównali, tylko że w mniejszym